Witam w moim inteligentnym salonie. Dzisiaj chciałbym opowiedzieć trochę o inteligentnych żaluzjach. Mała prezentacja systemu. Tutaj jest sterownik. W obydwu stronach są silniki krokowe. Druga jest identycznie taka sama. Jadę całkowicie bezgłośnie, przybliżę kamerę, żeby można posłuchać głośników. Jest całkowicie bezgłośny system. Tak to wygląda. No a teraz może kilka ciekawostek o tym systemie. System tej rolety jest zbudowany w taki sposób, że jest na zewnątrz czujnik, który cały czas mierzy siłę światła. Dodatkowo mamy cały czas informacje pobierane o maksymalnej ilości światła, jakie było w historii. Jeżeli się światło będzie wyższy poziom niż zwykle był, natychmiast system to zanotuje, zapisze i od tego momentu te dane będzie brał pod uwagę jako maksymalne do proporcji otwarcia rolety. Bierzemy też pod uwagę kąt azymut Słońca, kąt jak wysoko to Słońce jest u góry. Bierzemy pod uwagę czynniki ciepła, temperatury zewnętrznej tego Słońca i na tej podstawie regulujemy automatycznie wysokość rolety wedle tych parametrów, tak żeby w pokoju się nie nagrzewało, nie oślepiało w oczy, ale żeby jednocześnie nie było ciemno jak w kretowisku. System analizuje te dane i podejmuje decyzję co 15 sekund. Oczywiście, gdy zapadnie całkowita noc, przysłoni do odpowiedniego procentu te żaluzje, rolety wewnętrzne, a gdy zapadnie już całkowita noc i dom pójdzie spać, domkną się zupełnie do końca. Zostaje kawałek dlatego, że chcemy, by było widać te piękne za mną kwiaty, gdy się w nocy siedzi na salonie. W dzień, jeżeli słońca jeszcze nie ma, podniosą się maksymalnie do góry. No to co? Czas teraz na krótką prezentację w timelapsie, czyli w przyspieszonym tempie, jak reagują te żaluzje na światło zewnętrzne, na pojawianie się słońca i znikanie za chmurami. Mamy świetny moment na te testy, ponieważ mamy dużo chmur, ale jednak są przejaśnienia. Tak więc system bardzo ciężko teraz będzie musiał pracować. Oczywiście możemy sterować tym systemem również przez telefon czy system inteligentnego sterowania przez dany panel. Tutaj widzimy przykładowy panel sterowania i w tym momencie, jak jesteśmy w salonie, natężenie światła 57%, rolety po 2% mają. Możemy wyłączyć automat. W tym momencie one się podniosą i za chwilę dokładnie skoczymy na 0%. To jest ta roleta i ta roleta. Teraz mogę sobie ręcznie, jak widać, przesuwać. Dokładnie tak. Jeżeli włączę tryb automatyczny, no to one się uruchomią w trybie automatycznym i za chwilę się poprzestawiają. Teraz trwa około 1 minuty pomiar aktualnych warunków pogodowych i świetlnych i na tej podstawie te rolety
się przesuną. Użyłem silników krokowych, ponieważ są bardzo ciche, niezawodne, bezszczotkowe, w zasadzie bezobsługowe i w jakimś sensie wieczyste. Płyta główna została wyprodukowana przez pana Chińczyka, wcześniej narysowana w programie graficznym do budowania płyt głównych i projektowania takich rzeczy, elektroniki, płyt elektronicznych. No i tak ten projekt się właśnie zrealizował. Daj znać w komentarzu koniecznie, czy takich materiałów chcesz więcej i co myślisz o takim rozwiązaniu problemów z oświetleniem czy naświetleniem z zewnątrz przez słońce pomieszczeń. Dobrego życzę. Do zobaczenia, usłyszenia. No hej! Odkryj przyszłość zaawansowanej technologii z firmą Jabłoński Komputery. Dołącz do nas, aby obejrzeć ekscytującą serię filmów poświęconych nowoczesnej elektronice. Nie zapomnij zasubskrybować naszego kanału i kliknąć ikonę dzwonka, aby być na bieżąco z naszymi najnowszymi treściami. Dziękujemy za obejrzenie tego odcinka i do zobaczenia!